Dobry wieczór. Poniedziałek jest drugim dniem wizyty w Polsce partyjno-państwowej delegacji Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej z sekretarzem generalnym Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, prezydentem Kim Il-sungiem. Przed południem odbyła się uroczystość przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie. Kim Il-sung i osoby towarzyszące złożyli wieniec na płycie grobu. Sekretarz Generalny Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei wpisał się do księgi honorowej grobu. Kim Il-sung uczestniczył również w pokazie filmów dokumentalnych przedstawiających dorobek 40-lecia socjalistycznej Polski. Towarzyszyli mu przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński i minister spraw zagranicznych Stefan Olszowski. Gmach Komitetu Centralnego Partii. Pod przewodnictwem Wojciecha Jaruzelskiego i Kim Il-sunga odbyły się tu rozmowy partyjno-państwowych delegacji Polski i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Dokonano przeglądu i oceny stosunków dwustronnych oraz omówiono perspektywy ich rozwoju. Strony wymieniły poglądy na sytuację międzynarodową, koncentrując uwagę na sprawach pokoju i bezpieczeństwa w Europie i Azji oraz współpracy międzynarodowej. Kim Il-sung przekazał zaproszenie do złożenia wizyty przyjaźni w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej generałowi armii Wojciechowi Jaruzelskiemu. Zaproszenie zostało przyjęte z zadowoleniem. Przedstawiciele delegacji partyjno-państwowej Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej z członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, premierem Rady Administracyjnej Kang Song-sanem, którym towarzyszył członek Biura Politycznego, wicepremier Zbigniew Messner, złożyli wizytę w fabryce wyrobów precyzyjnych imienia generała Świerczewskiego w Warszawie. Goście zwiedzili niektóre wydziały produkcyjne. Kang Song-sun przekazał załodze pozdrowienia od klasy robotniczej Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług informuje, że w czerwcu kupić będzie można na kartki dodatkowo 250 gramów masła. Zwiększona zostaje też o kilogram norma cukru. Na pierwsze dni czerwca synoptycy zapowiadają ładną pogodę. Temperatura do 22 stopni, a nawet cieplej. Zachmurzenie umiarkowane, możliwe deszcze i burze. Do zobaczenia.